Siemano, tutaj Klusor i dzisiaj Pinball World Cup i powracam do tej gry po półtorej roku prawie, bo chcę zobaczyć jak mi pójdzie. Jakby od tamtego czasu zmieniłem przeglądarkę, więc jakby musiałem te 12 leveli przejść ponownie, jak tylko zmieniłem przeglądarkę to przeszedłem i właśnie, więc możecie widzieć, że wersje są inne. Zrobię też osobny odcinek z dobijania wszędzie do 3 gwiazdek, więc tutaj 13. Zaczynamy. Tutaj. No i oczywiście ja musiałem już... na mnie musiała wlecieć. Dobra, nice shot. W ogóle jak już się cofam do tak starych czasów, to jakby mój kanał tak naprawdę założyłem w grudniu 2021 roku, więc ma już ponad 2 lata. Na nikomu mu to nie zrobiło wrażenia, no nie? Mam rację? No, chyba tak. Szkoda, że jest tylko 20 leveli. Jakby twórca zaniedbuje tą grę, bo mógł zrobić serio więcej. Jakby jedyne, co się zmieniło od tamtego czasu, co wtedy nagrywałem, poza tym, że są inne levele, to to, że jest więcej reklam. Serio. Twórca myśli, że tak zarobi. Gra Sandbox, taka prosta, darmowa gra na telefon, nie ma reklam w ogóle, ma tylko małego Game Passa za 5 zł. Jest znacznie popularniejsza, mimo że jest równie prosta. Ostatnio, no w sumie ostatnio, jakiś miesiąc, dwa temu, ale miała update. Jak się w ogóle strzeli 3 razy z rzędu, bez jakby piłki wylat... bez wylecenia piłki poza ekran, to te party classy, konfitti jest inne, bo jest tak na całym ekranie, tam na górze dwie gwiazdki są, a normalnie jak strzelę, no i to co mówi reklama, która mi się pokazuje w trakcie rozgrywki. Bo staram się wam też zamazywać te reklamy, bo jakby ja nic nie dostaję za to, że wy zobaczycie te reklamy na moim filmie, więc no nie mam powodu, dla którego miałbym je zostawić. Reklam ja nie toleruję i będę je wycinał. O, co się drzecie? Zaraz zobaczycie, jakie gole nawbijam. Tylko że mam 0 goli na razie w tym levelu, a już ponad połowa czasu minęła. Dobra, dobra, dobra. Musimy się skupić. Dobra, dobra, jest jeden. I właśnie to jest takie zwykłe konfetti, które tylko przy bramce jest. Dobrze, piłko. Mam taką ofertę. Pozwolę ci wylatywać, jeśli dasz mi 100 subów, powiedzmy. Jeśli ten film da mi 100 subów, to na następnym odcinku albo po prostu włączę komputer na 5 godzin i ci pozwolę cały czas wylatywać. Jeśli ten film... jakby doda mi 100 subów, no to spoko jakby. Tak, jakby możemy się umówić, piłka. Tylko nie wiem, czy takie rzeczy, co ty robisz, dają mi 100 subów, bo to by musiało mieć jakieś 100 tysięcy wyświetleń. Przynajmniej tak uważam. No nie, nie, gościu mi wybiła, oni się drą na mnie. Nice shot. Znowu 2 gwiazdki. Dobra, jeśli teraz, piłko, jeśli jeszcze ani razu nie wylecisz mi za ekran, to jakby będę szczęśliwy i nie będę na ciebie... No gościu, co mi zatrzymuje piłkę, no. No co mi wyratujesz, piłko? Nice shot. Sweet. Dobra, dobra, dobra. To może być taktyka. Może to trzeba grać na skilla jednak, albo na IQ to też może być. Niech ona się zatrzyma.
I wtedy ja strzelę, gdy uznam, że jest odpowiedni moment. Nie wiem, czy to tak zadziała. O, teraz to nagle strzeliło. 3 gwiazdki, jest! Dobra. Przynajmniej 15 nie będę musiał powtarzać. Oczywiście nie na tym odcinku, bo on by trwał jakieś 5 godzin. Nie no, żartuję. Ale szczerze, z tej gry może być... ja ją jakby powrócę do niej potem jeszcze w wakacje. Przynajmniej tak planuję, do takich luźnych gier jak w wakacje. To będzie z niej dużo odcinków, bo po prostu dobijanie na wszystkich levelach do 3 gwiazdek może być trudne i długotrwałe i może mi się w ogóle nie udać po 50 odcinkach, a to by była beka. Nie, nie, przekroczyła linię! Halo, co mi nie zalicza? No gro, ja ci dam, przekroczyła linię, każdy to widział. Jak nie widział, to ja mu tam przybliżyłem. No ja tutaj na tym poziomie wyjątkowo zdobędę nie 10 goli, tylko 11, bo już zdobyłem 7. Bo tamto się gra zbagowała i mi nie zaliczyła. Już mam 8 na 11. 9 na 11, 10 na 11 i mam, no jeszcze nie mam i zaraz będzie, jest 11. O 2 gwiazdki tylko, ja ci o 1 więcej gol strzeliłem niż trzeba. Dobra, jakby ta gra jest frustrująca tylko przez reklamy, bo to jest spoko gierka, ale serio, wciskać tu reklamy to już lepiej jakieś game passy wciskać. Chociaż to jest gra przeglądarkowa, ale co z tego? Niektóre gry przeglądarkowe też mają game passy. Chociaż to są bardziej takie gry, które mają swoją własną stronę. Ale gry.pl to raczej powinno dodać jakieś sposoby na kupowanie. Albo chociaż żeby reklamę, oglądasz na przykład coś, za reklamę zdobywasz, że oglądasz reklamę i dostajesz jakiś bonus, na przykład pieniądze za przejście leveli i za odpowiednie gwiazdki też dostajesz pieniądze. I za reklamy no też możesz, albo na przykład se potroić pieniądze, czy podwoić, tak jak jest to w niektórych grach na telefon, i potem za te pieniądze możesz kupić skiny lub na przykład, o wiem, odblokować nowe levele i trzeba było na przykład nad takim levelem siedzieć troszkę, ale to tylko by były takie levele na przykład bonusowe, albo byłby bonusowy level za zebranie wszystkich gwiazdek. Na razie nie mam jeszcze ani jednego levela, gdzie mam tylko 1 gwiazdkę. Więc to jest i tak dobrze, ale mam dużo takich, co mam tylko 2 gwiazdki. No trzeba będzie to zmienić. Co? Jak ja tam byłam? I właśnie, od 18 tutaj zauważyłem, że jest taki żółty bramkarz. Jego się też nie da zbić, z tego co zauważyłam tutaj, jak w niego waliłem. Jakby strzelałem. No właśnie, nie da się zbić. I... no on jest innego koloru i tam stoi na polu dla bramkarza przeznaczonym. I nawet najlepszy gracz by tego nie obronił. Albo nawet robot, najlepsze AI by tego nie obroniło bez cheatowania. Po prostu jak ci wleciało tam w środek i ci leciało tak pod ukosem, jak ci tu wleci w środek i leci pod ukosem, to nie możesz nic zrobić. 3 gwiazdki, to dobrze. Level 19, przedostatni. I ja chyba wiem, dlaczego w tej grze nie ma update'ów. Gra mało zarabiała, bo nie robił update'ów. Miał w planach już jakiś update, ale nie miał na tyle pieniędzy. Więc zamiast zrobić trochę słabszy update, albo dodać jakieś game passy, to on wcisnął więcej reklam, więc no mniej osób teraz gra w reklamy, więc zarabia tylko na życie. Tak to jest, się wcisnie 1 000 000 reklam, 5 reklam pod rząd. Jeszcze takie, co otwierają nową kartę, to bagują całą grę. Jeszcze nie pomiędzy levelami jedna reklama, tylko w trakcie levela
Na przykład reklama, potem na sekundę masz level, reklama, potem na pół sekundy masz level, potem znowu reklama, reklama, reklama i potem masz dalej level. Jeszcze nie masz czasu, żeby się zorientować w ogóle, co się dzieje w tym levelu, bo wszystko zapominasz przez reklamę. Jeśli twórca gry ogląda ten film i to naprawi, o to szacun. Wielkie dzięki, ale no... no nie sądzę. Ale podoba mi się w tej grze sam pomysł. No znowu mi wpadła i mi nie zaliczyło. Sam pomysł jest prześwietny. Ale wykonanie... no już nie jest takie dobre. Czemu tamten typ wszedł w jakby ścianę? Jakby to, co jest na środku, to jest linia, ale te białe grubsze to już są ściany. Jakoś piłka się odbija, tam se typ... A, wejdę se w ścianę, bo co? Mnie nie interesują prawa fizyki. Nie chodziłam do szkoły, więc nie muszę przestrzegać praw fizyki, bo się jej nie uczyłem. Trzeba się uczyć fizyki. Nie chcesz? Ale pamiętaj, ostrzegałem. No. Jest! Uff, nie przegram tego. Chociaż jeszcze się wszystko może wydarzyć. Jeszcze jeden gol muszę strzelić. Szczerze, Snowline było bardziej przyjemne do nagrywania, bo... przyjemnie się grało i była jakaś odmiana. Ja się wiem, że podobne było, ale nie było przynajmniej jakieś inne motywy, inna plansza, a tutaj są tylko inni ludzie na boisku. To... nie, jedna gwiazdka! 19, no, taki głupi level. Będę musiał go jeszcze powtarzać. Na 3 gwiazdki. Co jest? Ej, tutaj żadnego... niech się nie da zbić. Ej, dobra, to jest akurat ciekawe. Ty, to może być trudne, jak się nie da żadnego zbić. Dobrze, że się przynajmniej razem poruszają, bo tak to był... no co? Zostaw tą piłkę! W sensie zostawcie. Ale wyglądają jak jakiś podwójny, dwusegmentowy robak. Oj, klusowi te jego porównania. No i nie mogę przejść tego levela. Jeszcze tam bramkarz mi zatrzymuje piłkę. Żeby mi czas zmarnować. No ja ani jednego gola nie mam. No gro, jest, dobra. Nie przegram tego po prostu z zerowym wynikiem. No co, wybijasz piłkę. Wow, dobra. To było ładne. Dobra, jedyne za co muszę pochwalić twórcę tej gry, to za muzyczkę. Chociaż pewnie i tak jakaś zneta. Jest, dobra. Nice shot. A właśnie, bardzo nice. Tylko tego samego nie można powiedzieć o twojej grze. W sensie, może sam pomysł jest dobry, ale wykonanie... już nie. Jakbym ja dostał kod tej gry i bym mógł coś w niej zmienić, to ona by miała... po pierwsze update'y częste, może nie częste, ale chociaż jeden update na rok, no to bym robił. I po prostu byłoby znacznie lepsze. No i byłyby przynajmniej jakieś ciekawsze levele i inne motywy i no na pewno reklamy byłyby tylko za jakieś dodatki, bonusy i byłyby też pieniądze. No i tutaj bym dodał po pierwsze kibiców, bo albo z tyłu, bo słychać, że się drą, tyle że ich nie ma. Grafika tej gry też nie jest jakaś zła, no ale mogłaby być lepsza. Zawsze wszystko można zrobić lepiej. Tylko trzeba chcieć. I trzeba nie mieć gdzieś tego, co się robi. Ja na przykład miałem problemy z jednym programem do montowania i co zrobiłem? Chciałem mieć fajny montaż na filmach, więc co zrobiłem? Pobrałem sobie nowy program. Tak samo tutaj możecie w ogóle zmienić tą grę albo dodać drugą część, gdzie będzie znacznie lepsza. A tą już zostawić. A może jest druga część, tylko ja nie widziałam. Jeszcze wyjdę na głupca. Nie no, ale raczej nie ma. Bo na przykład Zombie Mission, to
regularnie tworzy nowe części gry. Nie robi update'ów, ale tworzy nowe części. Można właśnie tak też robić. Gdzie gwiazdki? Zobaczmy, jak tutaj jest. Tutaj jest 6 leveli do poprawienia. I nie, nie. Serio, przeszedłem grę. Co mi gra dała w nagrodę? Reklamę! I tutaj ten 19 najbardziej. Czyli 6, czyli łącznie 12 leveli. 12 leveli! Jeszcze na 3 gwiazdki muszę wszystkie zrobić. Nie, super gra. Widzowie, ja już się z wami żegnam. Pa!